takie mecze, że ja nawet nie pamiętam, jak buty wiążę, nagle patrzę o nowe skarpetki, a nie pamiętam, kiedy je zakładałem. Tyle emocji, że człowiek próbuje być tu i teraz i doceniać to, co się dzieje, a tak naprawdę nic nie pamiętam. To jest początek dopiero. Zaczynamy. Fajnie, że dobrze zaczęliśmy ten ćwierćfinał, ale ja już wiem, że to będzie, to będą niezłe grzmoty i niezłe granie, więc nastawiam się na bardzo ciężki mecz, na cięższy mecz niż tutaj i jedziemy tam walczyć i jedziemy zwyciężyć. No tak i nie, no bo z drugiej strony też wygrywaliśmy 4 i zrobiliśmy siatkę i to jest bardzo taki nerwowy, ja pamiętam takie sytuacje, bardzo ich nie lubię, że nagle mamy kontrę, bronimy na pojedynczym bloku, kończymy i okazuje się, że jest siatka i jest przełamanie takiego meczu, więc cieszę się, że ich doszliśmy, cieszę się, że wygraliśmy, natomiast mamy respekt do nich, może doceniamy ich zasługi, może nie tyle mamy respekt, co jedziemy tam na ciężki mecz i będziemy walczyć. Od wielu lat tam w Rzeszowie już nie ma takiej atmosfery. Była niesamowita, jak ja tam byłem. Trochę tak jest, że może nie grają tak, jak grali wtedy, natomiast wtedy to był kosmos i podobnie jak tutaj. Gadałem z Kubą Kochanowskim po meczu i bardzo doceniam, mówi, że kocioł i niesamowita atmosfera. Tak naprawdę na tym najwyższym poziomie liczą się małe rzeczy i te małe rzeczy to między innymi jest to, jak są zaangażowani kibice i oni nam bardzo pomagają. Taka atmosfera, jak była w tym trzecim, czwartym secie, potrafi zdeprymować przeciwnika i potrafi podkręcić drużynę naszą, czyli jedna obrona, kontra, walka z arbitrem. To są piękne rzeczy i oby tak było tutaj cały czas. Tak, regeneracja, zdrowie, regeneracja, jutro jakaś lekka siłownia. Oni to samo, więc kto się lepiej zregeneruje, kto bardziej będzie chciał, bo poziom sportowy myślę, że jest podobny, ten wygra.